Poniedziałek 29 czerwca wieczorem spłonęły zakłady mięsne JBB należące do państwa Bałdygów z miejscowości Łyse. Był to największy pracodawca w regionie i chyba jeden z największych na Mazowszu, dlatego że zatrudnia około 1500 pracowników. Bezwzględnie była to największa katastrofa, chyba licząc od II wojny światowej w regionie kurpiowskim. Nigdy nie spłonął cały zakład pracy, który zatrudnia 1500 pracowników. Po prostu nie zostało prawie nic z tej firmy, rodzinnej firmy, która od kilkunastu lat w bardzo biednym regionie kurpiowskim zatrudniała całe rodziny. To wielkie nieszczęście i myślę, że zarówno rząd i samorząd powinny dołożyć wszelkich starań, ażeby pomóc tej miejscowości, tej gminie, która utraci podatki, i tym mieszkańcom biednych terenów, którzy utracą pracę. A często były to, tak jak powiedziałem, całe rodziny. Powiatowy Urząd Pracy w myśl nowych przepisów znowelizowanych przez rząd Platformy Obywatelskiej wypłaca zasiłki w Ostrołęce tylko przez pół roku. Myślę, że teraz czas na to, żeby akurat powrócić do dawnego systemu, kiedy to w naszym regionie można było otrzymywać zasiłek przez rok czasu. Ale też będą ważne podatki, ale też miejscowe umorzenia, ale też będzie ważna pomoc firmie w odbudowie. Na razie nieznane są przyczyny pożaru, natomiast nieszczęście jest rzeczywiście ogromne i cieszę się, że również samorząd powiatu, ale też i prezydent Ostrołęki, największego miasta w regionie, już zareagowali i będą próbowali pomóc i miejscowości, i firmie.